Dobra. To już zabiera 2 punkty. Nie widzę już nic, co by mogło nam pomóc w tym aspekcie. 20 sekund. Żelazne kiszki. Dobra, niech będzie to. I uciekający człowiek. To też może się przydać. No jak wygląda nasz tutaj ewenement? To możemy wyrzucić. Zdrowie 2 to nie za dużo. Tego mamy dużo. Stok z Yuki. Tylko i wyłącznie regeneracja. Kawki, ile możemy zrobić? 11 sztuk. Dobra, walim kawę. Idziemy na kawie teraz lecieć. Kawa od... niestety nie daje nam tego. Myślałem, że może zdrowie będzie dawać, ale chyba nie. Wróciłem. Okej. Okay. Jakie pomysły? No ja już mam 31 HP. I robię teraz kawę. Robię teraz kapucynę. Nie powiem, bo teoretycznie nie wiem, co ja mogę z tym zrobić. Będziesz mógł za chwilę dać dostęp na chwilę do... A, tak, 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 już ci daję. Tam kawa mi się parzy. Dobra, ja tam tego nie będę tykał, nie? Spoko, luz, panie. Chciałem wodę do gotowania dodać. No ja sobie całą tą wodę przerobiłem na kawę. A właśnie, masz jukkę? Mam tylko liście aloesu jeszcze. O, dobra. Bo zrobiłem ten sok z Yuki. Nie, bo chciałem sprawdzić, czy w sumie mogę zrobić to smoothie. Szkoda, że nie powiedziałeś wcześniej, to bym tej Yuki wtedy nie wypierdzielał. Bo akurat te smoothie tak fajnie efekty daje. Ty mówisz o... To nie jest jedzenie? Nie. To jest smoothie. Smoothie z soku Yuki, aha. Ale i tak nie masz ani jagód, ani kuli śnieżnej. A to jeszcze kula śnieżna? Aha. Kula śnieżna i co jeszcze? Czarne jagody, 4 sztuki. Dobra, czyli to jest trochę kosztowne. No trochę kosztowne, ale też fajne. Sporo daje. Zależy, bo czarne jagody to gdzie można w sumie zdobyć? Kurwa, gdzie się cały czas pieprzą jagody. Cały czas jagody. No. Co chwilę znajduję. No, znaczy czarne, one tylko się nazywają czarne. A daj się mi, gdzie tak mogę jagody. W zimowym biomie. A co, one są gdzieś w sklepie można jakimś znaleźć, czy co? One leżą wszędzie, a to w lodówkach i tak dalej. A śnieżka to chyba tylko na zimowym przeważnie. Nigdy nie widziałem śnieżki jeszcze. Ja tam jak ze znajomym grałem, to kolega mówi, ej popatrz, mam śnieżkę. Nie widziałem osobiście. Ty masz może liść aloesu 2 razy? Aloesu oddałem ci wszystkie. Nadawałeś mi aloes? Ja mówię, czekaj, o liściach aloesu, a nie o tym kremie. Nie, liści nie mam. Dobra, w miarę już jestem zwarty i gotowy. Chyba mi się też zrobiła. Ja czekam na polecenie. Ty czekaj na kawę, na wodę, która ci się gotuje. Śmiesznie, gdyby ta podłoga się teraz zapadła. Mogę ci pomóc z tym, jak chcesz.
Dobra, woda ci się zrobiła. Możesz sobie ją wyjąć. No i co, lecimy w górę, no już mam 64 HP, to już nie jest tak źle. Znaczy ja mam herbatkę niby, ale woda tu też... Tu była Juka. Normalnie? Mhm. Ja stąd wziąłem te Juki wszystkie, o tam też są Juki, patrz. Więc zbieram. Aloes, o, roślinę. O, aloes, to ty mnie daj, ja ci Jukę oddam jak chcesz. Te Jukę nie przyjmę, aloes, masz. Gdzie jest? A, tu jest ta Juka. I aloes potrzebny nie jest, a Juka zawsze. Kurwa, jeszcze jeden aloes by się przydał. Tam nie było żadnego? A nie ma tam przypadkiem, jak będziemy sobie gdzieś szli. Weź tam przejrzyj jeszcze. Juka. Wiesz, jak aloes wygląda tutaj, czy... Mhm. Dobra. A jest tam? Nie, bo patrzę tak i... Nie, nigdzie. Tutaj nigdzie. No nie ma faktycznie. Dobra, to na górę. Tak, tylko musimy się zregenerować jeszcze. Staminka. Ja sobie kawkę wypiję. Ja sobie herbatkę walnę. Wywrotka. Taśma klejąca. Nie stąpaj na coś takiego, ani na to. A, po prostu po cichu. Najlepiej by było. Buty. Już musimy troszeczkę sfolgować, jeżeli chodzi o nasze szarże. Skarby pustkowi. Tkactwo. Skaleczenie się na pustkowiach jest kwestią czasu. Bandaże i tkaniny zawsze są potrzebne. Ich podaż jest ograniczona. Dlatego doskonałym pomysłem okazało się tkanie własnych włókien roślinnych. Teraz mam mnóstwo bandaży. Oto mój sekret. Ja mogę robić bandaże zwykłe. A masz strzały? Może? Zwykłe? Mam. A wyrzuciłbyś? Już, chciałbym strzelić. Już ci daję. Dam ci połowę tego, co mam. Dobra. Ty, jeszcze jeden aloes i mogę zrobić bandaż pierwszej pomocy z tym super leczącym gównem. Wiesz? To żyje, czy to nie żyje? Nie, to nie żyje. A może i żyje? Nie, to jest trup. Nie, no. Ale to też go, ale to też hałas wydaje. Skrzynia! Ja najpierw czyszczę teren. Z przesady, gwoździe tylko. Znów Berkeley Water. To chyba bezpiecznie jest aktor. Zasoby medyczne. Jest krem aloesowy, świetnie. O, dobra. Gdzie ty uciekłeś? No, tu jesteś. Chyba tutaj szedłem. Obudziły się u mnie. Doszadę. A, powinienem. Jedna sztuka tylko była. Robotyczne części brać? No przydadzą się kiedyś. Aktor, dużo ich jest. Depuj mnie.
żyje jeszcze. Nie wiem, ta nowa rurka przynajmniej szybciej się przeładowuje. No i ma dwa pociski. Ale rozrzut jest taki... Teraz przynajmniej zapamiętam na przyszłość, nigdzie tutaj nie biegnę. No jednak się to przydaje pod tym względem, nie? Jak się nie biega. A i teraz te zombiaki jeszcze będą tak biec lewo-prawo. To już to chyba jest wszystko. Patrz, tu kar radiator zostawiłeś. To zostawiłem. Kar radiator. Chłodnicę. A, dobra, mogłem to... I portmonetkę zostawiłeś. Gdzie? Tutaj? Aha, kasa, wytrychy. Weź sobie tą kasę, bo mi kasa nie potrzebna. Dobra, już mam 600. To ci w sumie powiem później, ile z tego zarobiłem. O ile wrócę żywy, a wrócę. Te ubrania muszę skrapować, bo wtedy będę chcieli zrobić apteczkę. Znaczy apteczkę. Najwyżej lód mi z dachu zrzucisz. Widzę, że ty bardzo optymistycznie do tego podchodzisz, że i ja przeżyję. Ja tak podejrzewam, że to już jest chyba koniec naszej wyprawy. Czemu? Znaczy, jest jeszcze może jedno piętro, a tak to już jest. W sensie, że zginiemy, czy co? Nie, bo popatrz, jak wyjdziesz tutaj, to już jest ta góra. Już tak szybko by to zleciało? A nie, przepraszam, jeszcze są trzy w górę poniższe. Nie, no jeszcze jest chuje. Raz, dwa, trzy i czwarty dach. Dobra, to jeszcze chodź lecimy. Czekaj, bo mi się bandaże będą robić. Mogę trzy bandaże zrobić, o kurwa. Jak będziesz coś miał, to dasz? Czy no tak? dam. Znaczy mi to tam jeden potrzebny i to w sumie. Chodź. Jeden daj i resztę to. No i tak mi jeden jeszcze został oprócz tego. Potrzebuję jeszcze jednego ALS-u, żeby zrobić kolejną. Znaczy tutaj tego raczej nie znajdziemy. No ja bym się nie spodziewał w ogóle, że znajdziemy w budynku ALS. Coś ty kurwa zrobił, gdy nie wyszło z mojej rozsądku. Bo zapomniałem, że pod jedynką mam pistolet. A siekierę mam pod piątką. Czekaj, bo jestem przeciążony chyba. Czy coś... Dzięki, aktor. Nie ma za to. Popatrz, przynajmniej nam drzwi rozwalą. Odsuń się może. Bo to jest ten... Dużo ten... jest ich. No kurwa, ale to teraz nie spierdalaj już, tylko mi pomóż. Albo nie miałem przeładowanej. Dzięki, zabiłeś mnie, gratuluję. Strzeliłeś kurwa zabijesz. Strzeliłeś do mnie. Gratulujemy aktorowi, kurwa, zabił mnie. Czy ja cię serio zabiję? Tak, kurwa, zastrzeliłeś mnie, dzięki. Kurwa, ja nie wiedziałem. Gratuluję, aktor, kurwa, nie zabiły mnie zombiaki. Zabiłeś mnie, kurwa, ty swoją dwururką, którą ci dałem. Gratuluję. Graty, stary. Nie wiedziałem, to nie było celowo. Kto, kurwa, strzela z shotguna w stronę sojusznika? Kto? Powiedz mi, kurwa, kto strzela z shotguna w stronę sojusznika? Lepiej, kto strzela w ogóle w stronę sojusznika. A, były przy tobie. Żebyś jeszcze z pistoletu, kurwa, strzelał. Chuj, ale z shotguna? No kurwa, co, że ty mi po prostu nie przyłożyłeś, kurwa, pistoletu do głowy i nie odpaliłeś. Jak ten sam. Dobra, poczekać tutaj. No kurwa, nie masz innej opcji, o ile ja w ogóle dojdę.
Dobra, to może po prostu nie stworzyć tej skrzynkę, żeby to przypadkiem nie... O ile ja dojdę? To jest problem. One się raczej nie zrespiły już chyba. O ile ja dojdę z bazy, bo jestem kurwa nagi. Bo komuś się kurwa zachciało mnie zastrzelić z shotguna, przypominam. Okej, okay, będę się bał od tego odcinka. No kurwa, nie wierzę. Nie wierzę, kurwa, że mi zastrzelił. Wygonią zombiaki. Nie dojdę tam, nie ma chuja. Jeszcze grubes. Tak, kurwa. I to strzelający fiut. O, drugi grubes. Świetnie. Nie ma chuja, przecież ja tu nie dojdę. No ja pierdolę, czy cała horda. I jakbyś, kurwa, strzelił, właśnie się wszystkie porespiły. Mam tak mało FPS-ów. Nie wiem, bym powiedział, że mogę ci po prostu loot zrzucić. Ja cię kurwa zaraz sam aktor zrzucę i ja ci to obiecuję. Ja cię kurwa zrzucę. Dobra, umieram. Nie ma chuja. Udaję, że mnie tu nie ma. Nie widzę, aktor. Masz zadanie, złazisz teraz na sam dół. Nie wiem, ile wytrzymam w ten sposób, bo one się na mnie kurwa patrzą, ale nie mogą mnie zaatakować, nie wiem czemu. Dobra, złazisz spadnie. Na dół schodami, full schodami. Full schodami. Ja jestem pod schodami i zombiak jest kurwa obok mnie. Nie wiem, czemu on mnie atakuje, ale jest obok mnie. Jest tam cała horda, więc masz strzelać kurwa jak pojebany. Tylko nie w twoją stronę. No, oho, dobra, nie przeżyję już. Wypchnęły mnie chuje. Kurwa. Ale i tak masz zejść na dół i masz mnie defować. Do środka dobiegnę. Oho. Ale będzie. Kliknąłem odwróć się w pobliżu łóżka i... Kurwa, wyjebał mnie jeszcze dalej. Oj, kurwa. Oj, będę chyba bity po odcinku. Oj, będzie. Ty będziesz tak pierdalany, a nie bity. Chociaż muszę napić zielonej herbaty. A najlepiej to melisy, ale nie mam niestety. Jeszcze prawie się kurwa oblałem, no bez jaj. Z nerwu. Ale będzie bicie. O kurwa. Jeźle. Jestem jak kurwa Forrest Gump. Run Forrest. Mam zombiaki wokoło. A ja biegnę. Jesteś na samym dole już, aktor? Trochę jeszcze mam. Bo ja nie powiem, jestem już niedaleko. A ja mam labirynt. Ale schodami miałeś iść. No tak. Tylko właśnie tutaj szukam schodów. Już mnie chujki znów gonią, no nie wiem, czy ja dobiegnę jednak. Dobra, szybka stamina. Dobra, może dobiegnę jednak.
Kiedy nie muszę, to nie sprintuję. Słyszę tylko jak krzyczą. Krzyczą, bo znów mnie kurwy gonią. Jestem już na dole. Aktor? A gdzie jest aktor? Gdzie są schody? A, to ty jeszcze jesteś... Okej. Dobra, udało mi się wejść. Jestem już na górze. O ile się nie spierdolę. Nie wiem jakim cudem, ale wlazłem na górę i... I jakoś mi się udało. O ile się nie zjebie oczywiście, tak jak powiedziałem. Siedź na tym piętrze, co jesteś. Tylko jeszcze 19 metrów do góry, świetnie. Oj kurwa, to był ten. Okej. Czyli nadal mnie gonią kurwi kłaki. Gdzie ty jesteś? Już idę. Ty jesteś na dole? No, zszedłem, szukałem zejścia na dół. Już idę na górę. Zdążyłem przebiec, kurwa, całą trasę od za naszej bazy w sumie, a ty nie znalazłeś zejścia na dół? Mm-hmm. Nie mam więcej pytań. Ty już na górę polazłeś? Idę. Granie z aktorem to czysta... przyjemność. Trafiłem, co nie? Kurwa, zawsze trafiasz w nie to, co trzeba. Czyli w siebie. Masz piórka. Geniuszu. Zaraz wrócę do Sanada i Soki. Mhm. Jakoś się zacząłem czuć bezpieczniej, jak cię tu nie ma w okolicy. Bo wiesz, że nikt przypadkowo nie strzeli. Plecy, zdrajco. Dwór ruką. Zapamiętam sobie nie celować tym. Cygara. Cygara zwiększają siłę, pomagają ci się targować i sprawiają, że wyglądasz jak tyranozaurus seksu, przepraszam. Naucz się wytwarzać cygara. Świetnie. I grip. A, bo ty tam lutujesz dalej. No, co mam robić? Dobra. Pod osłoną nocy zadawaj dodatkowe obrażenia swoim ofiarom. Po zmroku zadawaj 10% więcej obrażeń atakami ukradkowymi. Uuu, fajne. To... po... stop? Jakieś pociski? Do wytwarzania? Super przygoda. Z aktorem. Który strzela kurwa do sojuszników. Nie daruję ci tego nigdy. Deliko też miałeś nie wybaczać, a. Strzał w dwururki w moją stronę jest niewybaczalny.
Sabotaż teamu też nie był. Jaki sabotaż teamu? Sabotaż, idźcie na... Bronicie bazę, okej, okay, to idziemy na smok. A, no co? Dobra, zombiaki popadały. No, co tutaj mogę wywalić? Fajnie, zaraz dołączę do wyprawy. No jest. Jak fajnie było, tak chwilę ciszy bez... Bez poczucia, że ktoś do mnie strzeli, tak. Spokojnie, będzie teraz tak nie. Będzie tak teraz wiadomo przez następne parę odcinków. Morderca. Ej, no, ale jedno zabójstwo więcej do licznika. Przez ciebie. Wszystkie. To wszystkie. Śmierci moje. Mhm. Karabin dwutaktowy schemat. Bierzesz ty, czy... No dam tobie, skoro ty robisz bronię. No dobra. Tworzenie gracza zaraz się pojawi. Dziwo, sporo rzeczy tu było. Dobra, chyba jednak umrę po raz enty. Kurwa, ile ich tu jest, ja pierdolę. Jeszcze gdzieś tam przy mnie słyszę. No właśnie, umieram. O, może nie? Jezu, przeżyłem. O kurwa, tylko jestem połamany chyba. Słyszę coś tam. Połamany mówisz. Aha. Złamana ręka. O fuck. Masz złamaną rękę, co spowalnia manewranie bronią, przeładowanie i machanie. Szyna lub gips przyspieszą uzdrowienie. Świetnie. Chodź szynę, no. O szynę? Dobra, to poczekaj, drużyna. Masz zaproszenie. To nie to. Tylko ty jesteś tu wyżej, gdzie jest wejście? Musisz poszukać, nie pamiętam. Kurwa, jeszcze jest napisane, że silne ataki mi zaszkodzą. W sensie będziesz tracił jeden HP, co jakieś drugie, trzecie uderzenie silniejsze. Co w szczególności, że ja tylko korzystam z tego uderzenia, to nie jest dla mnie coś dobrego. Znaczy wiesz, gorzej jak to ja mam przez pięści, ja muszę parę razy uderzyć. No dobra, ale ty wejdziesz lewymi, tak? No nie tylko. Prawie mi, żeby w ogóle coś zrobić. Ale wet tylko jak jest powalony. Stal fajny. Ja jestem tu przy wejściu praktycznie. Ja właśnie szukam wejścia na górę. Schodami. Tak, tylko które gdzie są? Tu, gdzie jestem ja w tej chwili. O, tu. Jestem na klatce schodowej. Co ty kurwa robisz? Magika.
Reaktor. Tam gdzie stałem Tak. było wejście przecież. Dobra, nie chciało mi się z tym bawić, masz. I ty masz to. I to. Lutować tutaj wszystko, czy... Tak mi się wydaje. Chociaż czekaj, tego nie pamiętam, żebym robił. A nie, dobra, byłem. Tylko pamiętaj, że tutaj niby ci niby silniejszy atak nie da ci zabierać HP, ale czas będzie ci się zwiększał o 20 sekund regeneracji. Zajebiście. Au. No i zajebiście, kurwa, aktor, gdzie jesteś? Czemu do mnie? Co ja im zrobiłem? O, jeszcze prawie się zjebałem. Oj, pięknie. I teraz co mam połamane? Co jest kolejnego złamane? Włamana noga. Ręka, noga, mózg na ścianie. Świetnie, kurwa. Szczęście mam surowce na szynę. Połamany będzie cały. Muszę wziąć miód, bo mi kurwa jeszcze infekcja wpadła. Ja naprawdę nie wiem, czy dalsza ekspedycja ma jeszcze jakikolwiek sens. No właśnie nie wiem, bo twoje HP nie wygląda za dobrze. HP mi zaraz wzrośnie w użym bandażu, ale bardziej chodzi mi o to, że ani uciekać nie mogę. Ani walczyć nie możesz. Ani walczyć zbytnio nie mogę. A kooperacja twoja ze mną, chwilowo. Jest na fatalnym poziomie. Chyba, że robimy postój jakiś. No co na pół godziny postój? No bez jaj. Umrę to umrę. Idziesz pierwszy po prostu i tyle w temacie. Mam 5 amunicji tylko, więc już nie licz na moją pomoc, jeżeli chodzi o strzelanie. Robimy... Sejkiem sobie możesz porozwalać. Ja sobie go otworzę. Czekaj... dobra. Średni przeciwbólowy chyba mogę wziąć, co? Szczerze powiedziawszy, to mi by się przydało, mam to ogłuszenie pojebane. To wiesz, przyda ci się. A nie mam wytrychów, już świetnie. Tu masz, położyłem ci. Dzięki. Dobra, to sobie porozwalam to, a ty lutuj. Żelazna włócznia i twoja amunicja. Weź sobie tam stąd. A i masz to jeszcze, bo też zyskałem. Burka przeładowana. Nie wkurwiej mnie. Czy liczymy, że uda się trafić na medykamenty? Jakieś jeszcze? Znaczy, no medykamenty. Żadne medykamenty mi już nie pomogą w tym wypadku, aktor. Tak się tutaj staram na turbo. Ale one tego nie słyszą. Znaczy tak, tylko tak mam taką mini propozycję, nie? Może byli, chcielibyśmy tutaj rozwalić tą ścianę, że w razie czego, jeżeli byśmy chcieli uciekać, tutaj to, żeby się nie pozabijać. My się i tak kurwa pozabijamy, aktor. No dobra, no. Nie jest dużo. Tak, to tam. Tak. Górę jeszcze.
Dobra. Teraz już się chyba nie pozabijamy. Oj, sorry. Dobra, nie dostałem nic i tak. Co to było? Nie, sprawdzałem tego. Automat. Zabrzmiało dziwnie, nie powiem, że nie. Trochę więcej miejsca jest przynajmniej. Ej. Chciałbyś sobie pójść do bazy? Po co? W sensie, mam tutaj taki... Pokaż. Fajna żywność. To łazy i tak dalej? I minus 100% do obrażeń odpadku. Ciekawe. Za stówę? Chcesz? Mogę kupić, bo mam pod ręką. Jeżeli minus 100%, to rozumiem, że żadne DPS-y upadkowych nam nie zaliczy. Nie powinno. To teoretycznie możemy się spierdolić z tego wielkiego budynku i też będzie git. Wiesz co zauważyłem? Bo niby nie dostaniemy obrażeń. Ale co ze złamaną nogą? To już jest lepsze pytanie. Wejść na górę. To co, to chcesz skakać? No kupiłeś, widziałem. Tylko jedna sztuka była chyba tylko. No. Teraz to mnie utłukł. Ale co to był za zombie? Nie wiem, też pierwszy raz go widzę, aktor, kurwa, spierdalam, ale nie wiem, czy mi się uda. Bo jestem połamany. Oczywiście, że mi się kurwa nie uda. Może się uda? O! Jebałem. Nie mam pojęcia, co to było. Ja tak patrzę, ty. Ale co to było? Nie mam pojęcia, ale wiem tylko, że się wszystko zaczęło ruszać w jednej chwili. Wiem jedno, Adam miał tyle drogi do tego, co ty. No i kurwa, poczujesz to, co ja poczułem. A pomożesz? Nie, bo nie mam jak. Jestem połamany cały. Ja musiałem kawę wypić w trakcie sprintu, żeby w ogóle zbiec ze schodów. Tak. Tam się coś pali dziwnego. Dobra, to bierzemy pałkę z paralizatorem. Przydać się. Młot. Ramy. Nie wiem, co tu się dzieje, serio. Coś się dobija, ale nie mam pojęcia co. No to co, to biegniemy przez noc. No ja przebiegłem dwa razy. Nie, nieraz mnie nie zabiły podczas ucieczki. Dasz radę, aktor, wierzę w ciebie. Siedzisz tam na górze, czy... Siedzę, że tak powiem... O, widzę chyba tego zombiaka, tak. Siedzę pod schodami, czy pod schodami, tak jakby pod schodami, takim półpiętrze rozwalonym. I właśnie się przekopuję do innego pomieszczenia, bo widzę, że ten zombiak tutaj zlazł. Tylko pytanie, czy ten zombie, bo ty go pierwszy raz widzisz, tak? No, tego tak. To grasz tyle w tą grę i jak widzisz to zombie pierwszy raz, to coś musi być. Jest dziwny.
Biega jak porąbany. Strzelam do niego z łuku, bo nie mam z czego innego. Cały czas mu w kolana strzelam. O, widzę, że zabiłeś coś nawet. Idę szerokim łukiem, bo tam wilk biega. Cały czas go po łudzie napierdalam. I boję się, że on zaraz... Niestety, ale się chyba przebije. O, ale chyba po jajach dostał. Czy skulił biedny. Oj, dostał centralnie w siura. A co, zabijesz go? No, zabiłem go. 1000 sekspa z niego wypadło. Ej, ale aż później z ciekawości na wiki sobie pójdę, zobaczę. Wszystkich chwalę po jajach. No tej pani nie walnę po jajach, co prawda, ale... Aksur umarł. Weź, weź. Karma wraca. Ja nie dam rady na to coś. Dosłownie zostaje biec i biec. Dlatego ja pod żadnym pozorem się z nimi nie biłem. Tylko wiesz, problem jest w momencie, w którym ja widzę wilka, który jest na pewno ode mnie szybszy. Niekoniecznie. O, jeszcze upuszczony łup mi wypadł. Kurwa, serio? Bełtystrz, kurwa i kawa. Ale łup. Z chuj strzeli. Ale może tak jak nie muszę, nie biegnę, tak to idę. No właśnie tak robiłem. Tylko pytanie, czy tamte itemy moje nie zniknęły? No raczej nie. Bo padłem drugi raz. No ja też wtedy dwa razy padłem, ale ja nie miałem żadnych przedmiotów w sumie. Uff. Cały czas kurwiów słyszę, jak się pamiętają, no. Słyszę ich i słyszę. Wiem, że odpowiedź to jest raczej nie, ale na schody chociaż wyjdziesz. No ty na samym dole? Kawałek chociaż. Nie ma takiej kurwa opcji. Nie mówię, że na sam dół, tylko byłem na schody. Na schody nie ma opcji. No aktor, ja mam połamane nogi i ręce, ja ani walczyć nie mogę, ani nic. Żebyś widział, jak ja parkour robię. Dying Light. Tylko właśnie mam przejewany. Nie gadaj, ja się z policjantem tam mijałem ale nawet. Ale ja tu siedzę na schodach, a ja ram nie mam. A, no to ja też tak miałem przejebany. I co ja w tym momencie kurwa zrobić? Bo źle pobiegłeś. Ja się skuliłem. Pod schodami, na samym dole pod schody wlazłem. I tylko byłeś wróg. I nie powinny ci nic zrobić wtedy. One się jakoś bagują wtedy dziwnie. Postaram się zejść, ale nie obiecuję ci, naprawdę. Znaczy wiesz, ja stoję w bezpiecznym miejscu, nie?
Chodzi tylko o to, że nie mam tutaj ramy, żeby przeskoczyć, ale tak wysoko aż nie skoczę. No tak, tylko pamiętaj, że one zapierdalają jak głupie dookoła, a ja nie mogę się bronić. Staram się zejść, ale to mi trochę zejdzie. Ja tu poczekam, tylko... Wszystkie nawet jak przebijać. Czekaj, bo zaraz ci może jeden spaść. Że co, że pod... No to jak najwyżej to już tylko gdzieś się zepchnie. Ewentualnie mam perki na pięści i to... Z łuku go próbuję zabić. Kurwa, nie trafiłem. No bez jaj! Zabiłem gnoja. Próbują przeskoczyć, ale się bagują. 17 metrów mam do ciebie jeszcze. Wiesz co jest śmieszne? Mm. Wszystkie z nich to firale. Świetnie, bardzo mnie kurwa pocieszyłeś. A co tu mam cię pocieszyć? To kurwa, one tu i tak nie wejdą. Jak ty tam wlazłeś? Parkour. Nie wierzysz w moje umiejętności? Zejdź. Weź sobie to. Starczy? Aż w sensie w górę. Podskocz. A, dobra. Masz to. Ja wejdziesz tam. Ja to robię coś, ale coś się tu nam pcha i nie wiem, czy nie jest na schodach. Zabierz te. Zabierz... O. Chyba nadal. Ale jakbyś widział, jaki parkour odjebałem. Przecież to była normalnie Akademia Dying Light. Akurat aktor wiem, bo nie chcę ci nic przypominać, ale kurwa mnie zabiłeś i też zapierdalałem w nocy. I też zrobiłeś parkour. No, tylko się zjebałem. Tego już nie wezmę. Ale dostałeś dwururko. I zaraz jedną rurką przypierdolę i też będzie bolało. I to tak raz dostanę. Będziesz robił parkour dwa razy. Wchodź, no. Ja ci kurwa nie ufam. Wchodzisz, czy nie? Bo ci i tam zaraz zniknął. Jak? Ufać ci? Znaczy, w sumie tak, ja tutaj siedziałem wcześniej i nie wiem, co jest na górze, więc... I znowu. Oj, parkurowcu. Czy ty masz tylko jedną? Odsuń się. Czekaj. Muszę sobie więcej ramek zrobić. No. Możesz pan iść, tylko... O co ci chodzi? No ja nie wiem. No to opowiadaj, co tam w twoim życiu się dzieje ostatnio. Ostatnio ktoś do mnie strzela non stop, kurwa, i nie wiem kto. Okej. Okay. Ty normalnie pewny.
Dobra, właśnie, nie ma czasu. Teraz ci znikną przedmioty. Nie denerwuj mnie. Wchodzisz? Tym kurwa jednym kawałkiem. Parkour! Zobacz, pomogę ci nawet. Jeden masz tu. Zostaw mnie już kurwa w spokoju. Masz, no chciałem ci zrobić lepiej tu, no. Daj mi spokój, kurwa. No masz, chodź, no. Tak myślę, jak to by rozpracować. No właśnie, jak to zaczynamy zniknąć, naprawdę. Okej. Okay. Właśnie, jak to, że to... No właśnie, dobra, masz, no. Dobra, koniec żartów, chodź. Ja już idę na górę. Nie ufasz mi! Kurwa, jaka świnia. Przecież zabrałem, było drewno. Zabrałem, tylko to swoje, nie rozumiem, co ci chodzi. I to było tu? Czy jeszcze wyżej? To było wyżej. Co? Czekaj, bo... no. Dobra, wzięty. Nie, idź tędy. Kurwa, przeleciało jej przez łeb. Aktor, pomóż. Ała. Jebany Firal do mnie szybko tak podleciał, że nie zauważyłem kiedy. No właśnie ja do tego chciałem, kurwa, podejść. Masz łuski. Tylko chcę wstać te łuski. Proszę bardzo. Stucha się należy. No to pokaż, jak wsadzasz sobie to w dupę. A Deviko można? W dupę sobie wsadzić? No nie wiem, czy ci się zgodzi. Grę. Już kurwa zobaczyła amunicję, już leci. Ja właśnie coś mi się tak podejrzane wyglądało, ale patrz. Help! Aktor! Nie pomogę ci, bo jestem połamany. No i tak wszystko do ciebie, kurwa. To jest nie fair. Stalowe narzędzia! Gdzie? Mam instruktaż, receptę. Będziesz tworzył. Stalowe, nie żelazne. No, będziesz tworzył. No, i to na pewnym poziomie. Właśnie mam cukierki, jagodzianki, jakieś fajne. O. Pierdołki. Wezmę w razie czego, gdyby trzeba było się ewakuować. No jakie pierdółki? To te takie co minus 100 obrażeń do upadku. Tylko mam pewne obawy, nie? Jeżeli tutaj, na tym piętrze, był taki zombiak. To co będzie na ostatnim? Mhm. Też brałem to pod uwagę. Na ostatnim może być... Jak tutaj był wpierdol, to tam może być wpierdol ultimate. Znaczy ty dostałeś wpierdol, ja przeżyłem.
I przeżyłbym, kurwa, i przeżyłbym całkowicie, ale ktoś do mnie, kurwa, strzelił. Ciekawe, kurwa, kto. Ktoś się bawi teraz tą bronią. Masz w ogóle jakieś żarcie? Ale pięknie tu wygląda z tej wysokości. Której? Wiem, to przepchnąć moją postać też jak najbardziej. Zobaczymy, czy zdążysz cukierki darzyć. Zrobię testa na ostatnim piętrze. Ja mogę zrobić, bo i tak jestem połamany. U ciebie? Wszystkie do ciebie poleciały, dzięki, obudziłeś mnie wszystkie. Do mnie poleciały. No nie wszystkie. Tak, wszystkie do ciebie poleciały. Wszystkie komplet. Nawet doktorka, kurwa, polała mnie, poleciała do ciebie. Dwururka. Dobrze, napierdalaj się z nimi. Przy drzwiach to tym można strzelać. Oczyściłeś mi tu wszystko w sumie. Proszę bardzo. 200 się należy. Wysłaj mnie w dupę. Nie ma nikogo w domu. Aktor, kurwa, otwieraj, bo one do mnie przyszły! Kurwa, prawie znów mnie strzeliłeś, baranie! Przecież ja stałem przy drzwiach, przeładowywałem. Kurwa, tu strzeliło, a ja stałem tu! Ale fajny to ma zasięg taki. Przyjazny. No zobacz, nawet uszkodziłeś, kurwa, szafki. Pokaż, tak. Musisz siekierką zobaczyć. Ciebie się nie da uszkodzić, jak to? Teraz ja ciebie, kurwa, uszkodzę. No mi nie wyszło. Aż przeładuję sobie tą zwykłą. Naprawdę nie masz nic do jedzenia? Do jedzenia nie, ale mam za to... No do jedzenia nie mam. Ja bym liczył, że na najwyższym piętrze coś będzie do żarcia. Nie wiem, czy ja dożyję, kurwa, tego czasu. No chyba, że znowu omsknie mi się palec. To wtedy mi się prawy przycisk omsknie. Jak ci przypierdolę, to odlecisz. Przetestuję sobie cukierki. O ile przeżyjesz? Z wyjściem na samą górę już. Exit. Trzeba, bo ty chciałeś jedzenie, tak? Mhm. Chyba, że masz drugie te cukierki, to je kup. No właśnie niezbyt mam, chyba, że masz przy sobie te jakieś tam takie tokeny. No właśnie nie. No to brakuje mi trochę.
Coś ty kurwa kupił? Cukierki. Ja nie brałem przy sobie tokenów, korzystałem tych, które były w kasie. Jaka muzyka? Przyjazna uszu, słuchu. Kurwa. Pójdź się z nimi. Pomyśl sobie, że jak zginiesz, to będziesz miał łatwiej dotrzeć tym razem. Gdzieś poszedłeś? Tak. Poszedłem. Mógłbyś chociaż z tego karabinu pocelować? Nie mam amunicji. 5 sztuk mam tylko. A ramę byś tu postawił, żebym mógł wejść? No właśnie, specjalnie usunąłem. Kurwa. No wybijaj, wybijaj, no co? Podobno taki fighter jesteś. Amunicji nie ma. No mówiłem ci, że mam 5 pocisków. Teraz już 4. 30 głodu tylko. Więc ani staminy nie mam, ani nic. Znajdziesz jakieś żarcie, to weź pożycz. Wątpię, że w biurze znajdziemy. Znaczy, to nie ma znaczenia. Tutaj szafka to szafka. No i znalazłem żarełko. Niedużo, ale znalazłem. Głośnik, schemat.